Statyści na pozycję gotowości. Uwaga, gruba i gruba akcja. Akcja. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Kampania jest częścią bardzo dużego projektu, który został rozpisany na 5 lat i służy wzmocnieniu przekazu, jaki niosą za sobą dwa programy edukacyjne w zakładach pracy oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, a także szkolenia dla nauczycieli, szkolenia dla personelu medycznego i wzmocnieniem dla tego typu działań ma być właśnie kampania społeczna i kampania społeczna ma na celu przede wszystkim zerwanie ze stereotypami dotyczącymi uzależnień. Jesteśmy na Majorce, dawajcie, jest ciepło! To, co jest jakby najbardziej jakby zabawne w tym planie, to jest to, że udajemy, że jest ciepło i przyjemnie, a jest temperatura minusowa. Jak widać, jesteśmy ubrani wszyscy jak baloniki. Za mną odbywają się zdjęcia z fantastyczną grupą osób o wielkich sercach, które zdecydowały się współuczestniczyć w tym projekcie. Wierzymy, że emisja tych filmów przyczyni się do tego, że zupełnie inaczej spojrzymy na własne życie i będziemy chcieli z naszych uzależnień, niektórych przynajmniej, zrezygnować. Stop! Pięknie! Czerwony balon to pomidory, emanacja zdrowia, a zielony balon to jabłka. Tak modne u nas ostatnio w kraju. Niebieski balon to woda. Wszystko, co możemy zobaczyć w balonach, to odzwierciedlenie zdrowego stylu życia i to chcemy promować. Chcemy pokazać, że życie w pośpiechu, ratowanie się substancjami psychoaktywnymi, to nie jest modne, to nie jest trendy. Trendy jest zdrowy styl życia, czyli zdrowa dieta, aktywność fizyczna i jest zdrowie takie psychiczne, czyli przebywanie w grupie osób bliskich. Plan wydawał się praktycznie nierealny, bo mamy koniec listopada, minusowe temperatury. Górale przepowiadali słońce, którego właściwie nie zobaczyliśmy, ale wszystko wskazuje na to, że za chwilę usłyszymy koniec zdjęć. Wydaje mi się, że przepis na sukces był tylko jeden, czyli profesjonalna i w 100% zaangażowana ekipa, której dziękujemy. Uwaga, koniec zdjęć.